Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, na wstępie tego filmiku chciałbym Was zachęcić do wspierania kanału pana Szachusia. Jest taka opcja Wspieraj, która ukazuje ikonki, które można sobie nabyć. Wejdźcie, zobaczcie, czy Wam się to spodoba. Jeżeli tak, to zapraszam serdecznie, a w przyszłości będą tam bonusy troszeczkę wyższego kalibru, bardziej edukacyjne. Miejmy nadzieję, że to się fajnie sklei. Z góry dziękuję za wsparcie, a tymczasem przechodzimy do analizy tejże partii, która była rozegrana pomiędzy Maksimem Wasielagrawem a Hikaru Nakamurą. Panowie grali finał turnieju Speed Chess Championship i ta partia była rozegrana na minutę plus jedna sekunda. No dobra, wiele osób z Was pewnie się zastanawia, dlaczego ja analizuję bulety. Bo niektóre lubię bulety analizować, gdyż działa się tam magia taktyczna. Tutaj również no, działo się niemiłosiernie bardzo dużo ciekawej taktyki. No ale dobra, dosyć już tego wstępu, jedziemy z konkretami. Uwaga, tutaj Francuz rozpoczął ruchem e4, e5 zagrywa Nakamura, skoczek f3, sprawa normalna, skoczek c6, goniec na c4 i goniec na c5. No i moi drodzy, mamy partię włoską, dzień dobry, spokojne niby, tutaj szachy się nam szykują, ale czy na pewno, no pewnie już domyślacie się, że nie. W tym momencie po goniec c5 kulturalna roszada ze strony Nakamury, przepraszam, ze strony Maksima Wasielagrawa. Rozwój trzeba zakończyć. Skoczek na f6, posunięcie d3, bronimy tego pionka. Wiele osób też zagrywa skoczkiem na c3, ale tak zauważyłem, że czołówka światowa wybiera po prostu inny schemat gry w partii włoskiej, mianowicie po takim ruchu, jak też w partii nastąpiło, grywają często właśnie posunięcie c3 w tym momencie, żeby próbować dojść tutaj do pionka d4 i zyskać sobie centrum. Przy okazji ten goniec ma tutaj furtkę, taką ucieczki. Ciekawostka albo taka ważna informacja jest taka, że jak skoczek zagrałby na a5, no to tutaj możemy dać szacha i sprytnie potem uciekać gońcem na c2 ewentualnie. No chyba, że goniec się zasłoni, to wtedy bijemy, a widełki przez b4, poprzez b4 można zagrać. Aczkolwiek warto znać ten manewr gońcem, żeby goniec uciekł. Goniec jest bardzo potrzebny w tym debiucie. Posunięcie roszada, skoczek z B na D2, wyprowadzamy sobie figury w ten sposób. Tutaj plany są takie, że jak wieża E1, to skoczek na F1, skoczek E3, skoczek G3. Takie plany tutaj można stosować. Taki rozwój figur. Uwaga, H6 ze strony czarnych. No takie posunięcie profilaktyczne, zawsze tutaj skoczek nie wskakuje. No takie ruchy po prostu się ugrywa. Generalnie chodzi o to też, żeby goniec nie wskoczył na G5. Wieża E1, plan białych jest realizowany w sposób na razie naturalny i posunięcie A5. A5 przede wszystkim przeszkadza w ruchu B4, ale też goniec może sobie zagrać tam na A7. Też widziałem takie partie, że często tutaj było zagrane posunięcie B4, goniec B6, A4 i posunięcie A5. Tu się wszystko trzyma. No, normalna teoria, ale tutaj widocznie panowie zagrali inaczej. Też popularne otwarcie i skoczek na F1. Skoczek F1, jak już mówiłem, przerzuca się na G3 lub na E3. Goniec B6. No to takie zagranie, myślę, że wyczekujące, spokojne. Chociaż biorąc pod uwagę tutaj, moi drodzy, że to jest partia buletowa, 1 minuta plus 1 sekunda na zawodnika, trzeba wziąć pod uwagę, że panowie rozegrali tutaj debiut w błyskawicznym tempie. No więc nie ma może coś się za bardzo tutaj też do ruchów przyczepiać, tak? Dużo błędów na pewno z jednej i z drugiej strony było, chociaż w debiucie jest na razie ok. Tutaj goniec ruszył na B3, tak jak już wspomniałem, jest opcja wycofki, goniec na E6, widzimy co czarne planują, chcą wymienić gońce, więc tego gońca sprytnie chowamy. I wieża na E8. Zobaczcie, skoczek G3. Panowie rozegrali tutaj 12 posunięć i żadnej wymiany jeszcze nie ma. To też jest ciekawe. Przede wszystkim najpierw trzeba było ustawić dobrze figury. Zobaczcie, jak te skoczki fajnie stoją. Gońce też są w gotowości tam, żeby na króla zerkać bardzo wrogim okiem. No i posunięcie D5 ze strony czarnych. No i tutaj Francuz zagrywa sobie spokojne H3. Tak też można grać, no to jest normalna sprawa. Ale tutaj czarne już decydują się na dosyć fajny konkret, jest to ruch D4. Ten ruch mi się bardzo podoba. Poniekąd są plusy i minusy, bo zasłaniamy przede wszystkim gońca, prawda? Ale już wykazujemy pewne tutaj konkrety w centrum. I białe muszą jakoś zareagować. Bić, nie bić, zostawić w spokoju. No jeżeli przepchamy, no to mamy tutaj może skoczek B4, taką opcję, można się rozpychać
przez A4. Białe zagrały tutaj hetmanem na E2. No i zobaczcie, czarny właśnie gra A4, żeby rozpychać się na skrzydle hetmańskim. Każda partia, uważam, uczy, nawet buletowa. Zawsze sobie można wyciągnąć jakąś tutaj małą cegiełkę do swojego repertuaru debiutowego i zbudować ten fundament. Moi drodzy, także warto analizować, nawet warto sobie tak troszeczkę przeglądać te partie dosyć powierzchownie, jeżeli to są buletowe albo dużą ilość tego przeglądamy, zawsze coś w głowie zostaje, wierzcie mi, mówię z własnego doświadczenia. Tutaj C4 zostało zagrane przez białe i posunięcie A3. Ciekawy ruch, dlatego że czarne świadomie poświęcają pionka za cenę tego, już tłumaczę, bo pion został wzięty i za cenę tego, żeby tutaj figura mogła stanąć na C5. Przede wszystkim ten skoczek chce się tu przerzucić. To jest taki standardowy manewr przerzutu skoczka na C5. Oczywiście można było też fajnie zagrać gońcem i próbować wybić i wolna linia tutaj myślę, że jest dużą rekompensatą dla czarnych i pionki słabe na linii A. No cóż, ale Nakamura zagrał w ten sposób, jak już wspomniałem, wieża B1, tutaj goniec poruszył się na A5. To zawsze z tempem miło zaatakować wieżę, ta wieża wróciła na F1. Przyda się ta wieża do linii F, do przepchania pionka na F4 na pewno. Skoczek na C5, no wydaje się, że tu jest wszystko w porządku. Ta pozycja jest około równości wbrew pozorom, mimo że pionek więcej u białych, ale czarne figury stoją też całkiem sympatycznie. Skoczek H2, no zaczynają się manewry. To też jest takie typowe w partii włoskiej. Skoczek H2, skoczek G4 są fajne opcje. Skoczek E7 ze strony czarnych i skoczek właśnie zagrał na G4. To też jest taka prowokacja do tego, żeby H5 było, ale widzimy, bezpośrednio atakujemy teraz pionka. Skoczek zagrywa na G6, no widzimy, skoczek dobrze zagrał, dlatego że broni, to jest pierwsza sprawa, a druga, że tutaj na F4 może się fajnie uplasować w przyszłości, pilnować też tego posunięcia F4. Skoczek na H5, no taki ruch, powiedzmy, wyglądający pozornie bardzo groźnie, gdyż te skoczki są już bardzo blisko czarnego monarchy. Są może jakieś opcje tam poświęcenia na H6, może jakieś widełki na F6 w przyszłości, jak ten pionek by odbił na H6, powiedzmy po wybiciu gońcem. No, różne rzeczy tu się mogą dziać. Wybaczcie, że ja tak szybko mówię i dosyć skróty myślowe tutaj puszczam, ale no, myślę, że to nie ma aż takiego ogromnego znaczenia, bo jakbyśmy chcieli sobie rozłożyć partię na czynniki pierwsze, co by było gdyby po każdym posunięciu, no to tu byśmy z kilka godzin dobrych musieli posiedzieć. Moi drodzy, wieża A6 ze strony czarnych to też jest takie standardowe, fajne posunięcie, gdyż wieża może w przyszłości pomóc przy obronie, asekuracji tutaj na szóstej linii. G3 ze strony Francuza, dobry ruch, trzymamy przede wszystkim pola F4, H4 i F5. Nakamura nie wytrzymał i postanowił zagrać posunięcie F5. No niestety ten ruch do najlepszych nie należy, moi drodzy, dlatego że tutaj Francuz mógł odpowiedzieć bardzo fajną odpowiedzią, dosyć trudną, mianowicie skoczkiem mógł zagrać na F6 po wybiciu. Tu się pojawiają też skoki, skoczek H6, potem wybicie na przykład na F5. Robi się przede wszystkim zadyma, taki zabieg kosmetyczny, skoczek F6, bicie, skoczek H6 szachem, widzimy goniec broni i potem wybijamy tutaj na F5, odzyskujemy figurę, a atak na króla pozostał. No cóż, ale partia buletowa rządzi się swoimi prawami, błędy jest dosyć sporo. Bicie na F5 nastąpiło i goniec wybił na F5. No i w tym momencie tutaj wieża B5, bardzo dobre posunięcie. Takie z tempem atakujące figurę na C5. Przede wszystkim też pilnujący tutaj gońca. Wieża jest, musi być przywiązana na chwilę. No i teraz Nakamura postanawia zagrać posunięcie na aferę. Dosyć dobre posunięcie. Znaczy dobre, jeżeli chodzi o jeśli chodzi o kibiców, bo tu się teraz będzie działa niesamowita burza. Mianowicie E4. Zobaczcie, tutaj ten skoczek zostaje pod biciem, a otwiera się przede wszystkim tutaj linia E na hetmana i opcja widełek pozostaje, żeby odbić tą figurę. No i dobra, białe przyjmują tą ofiarę, biorą tego skoczka. Pionek oczywiście wybije na D3 i hetman zagrywa na E3 w tym momencie. No, najlepszym ruchem to nie jest, gdyż czarne tutaj zyskują według oceny komputera bardzo dobrą pozycję. Można grać po prostu goniec C4 i nie widać dobrych opcji dla białych, bo jak hetman by wrócił, to jest wybicie i hetman jest w niezłym potrzasku. Pionki idą tutaj niesamowicie szybko. Trzeba było prawdopodobnie oddać hetmana i wybić, czyli dwie figury za wieżę. No, ale też tutaj się pojawia fajna opcja znowu dla białych, moi drodzy. Ten manewr tymi skoczkami można nieźle zaszaleć. Zobaczcie, skoczek z H na F6. Ciekawe posunięcie, poświęcamy figurę.
Jeżeli nastąpi bicie, to skoczek na h6 może wybić, król na f8 i hetman zagrywa na h5. Spójrzmy, że w figurach jest na razie porówno. Jeżeli ta figura poleci, to ta figura poleci. Atak zostaje tutaj na króla. Te figury są no, dosyć groźne, jeśli chodzi o uplasowanie się tutaj przy królu. Dobrze, tak nie poszło niestety. No partia buletowa, to już powtarzam. Hetman na f3, no i Nakamura zagrywa goniec e4. No i nie ma teraz wyjścia. Francuz musi tego hetmana niestety oddać, tak też się dzieje i mamy dwie figury za hetmana po stronie czarnych, więc czarnymi tutaj pozycja jest niezwykle atrakcyjna, ale to jeszcze nie jest wszystko takie proste, gdy gra się partię mając mniej niż jedną minutę na zegarze. Jest goniec bardzo silny, bardzo mocno tutaj atakuje, no ale wieża też jest atakowana, więc ona musi uciekać na e6 najlepiej. No i tutaj wieża zagrała na d5. No taki ruch oczywiście z tempem. Można by było próbować zapewne zagrać jakieś takie posunięcie wieża na d6, chociaż tutaj wisi goniec, trzeba uważać, może drugą wieżą. Ciężko mi stwierdzić, co tu panowie mieli w głowie. Ale Nakamura zagrał posunięcie hetman e8, to też jest dobry ruch. Trzeba przede wszystkim uważać tutaj na takie widełki, skoczek f6, ale dwie wieże są na straży i hetman jeszcze fajnie broni skoczka. c5 zagrały tutaj białe. Taki ruch powiedzmy poniekąd niewidoczny, bo atakujemy wieżę. Też nie pozwalamy wieży tutaj się wymienić na d6. Król h7, no właśnie, niestety to jest błąd ze strony tutaj naszego mistrza online, Hikaru Nakamury, który zagrał troszkę wbrew jakimkolwiek regułom. No jak można królem podejść pod związanie gońca? Ja tego nie rozumiem, aczkolwiek Nakamura może myślał, że ma tak silną obronę tutaj na punkcie g6, że sobie może na taki ruch pozwolić. No tutaj można byłoby to fajnie wykorzystać, na przykład grając posunięcie f4 i opcja f5. Też tak może być, potem f6 z szachem, no różne rzeczy się mogły dziać, ale Francuz zagrał skoczek f4, to też się wydaje ruchem takim logicznym i tu cały czas jest pozycja spoko, że tak się wyrażę, dla jednej i drugiej strony. Znaczy, komputer ocenia to jako równa, co jest w ogóle ewenementem, gdyż widzimy, że jest hetman za dwie figury, ale ten atak, ta inicjatywa jest na tyle silna, że taka jest właśnie ocena tutaj silnika. Wieża e4, moi drodzy, i teraz zostało zagrane takie posunięcie. Została wybita wieża. No cóż, goniec był na tyle silny, a wybił wieżę. Nie najlepszy ruch według silnika, ale tu grają ludzie. Przepraszam najmocniej. To grają ludzie i dobrze, że są silniki, które mogą ocenić nam na szybko w takiej ostrej pozycji, kto tutaj ma przewagę. I C6 zagrały białe. Zobaczcie znowu posunięcie, które zakotwicza wieżę na D7, a przy okazji atakuje gońca. Niezła taktyka musiała tutaj być w głowie. Znaczy, dużo trzeba tej taktyki potrafić, umieć, żeby w ten sposób tak szybko podejmować dobre decyzje. Goniec na B6 i wieża zagrywa na D7. Zobaczcie, ta wieża robi niezłą karierę. Naprawdę, ona tutaj nieźle sobie pograła. B5, D5, D7 i naciska na króla. Król G8 i w tym momencie skoczek na H5. Widzimy, że tu się robi naprawdę, naprawdę groźnie. Hetman zagrywa na E6. Moi drodzy, w tym momencie Francuz wybił skoczkiem na G7. Co najlepszym posunięciem nie jest, no bo można było zagrać o wiele lepiej. No i spróbujmy znaleźć tą odpowiedź. Mianowicie, jeżeli wieża zbije na G7, to jest właśnie ten ruch, który od razu bezpośrednio atakuje. Jeżeli król by zagrał na H8, to moi drodzy, mamy skoczek z G na F6. Zobaczcie, że grozi mat na H7. No i teraz myślę, że ciekawą obroną byłoby zagranie skoczek F8, żeby tutaj bronić. Hetman broni na G8. No, na razie matę nie ma, ale po zagraniu takim jak goniec H6, niestety, tutaj mat w trzech posunięciach jest nieunikniony. Przedłużyć agonię można, grając wieżę G4, którego już nie rozpatruję. Chodzi o to, żeby zauważyć, jak można dać teraz mata, na przykład jakby był ruch białych. Białe dają mata w dwóch posunięciach. Można sobie oczywiście zatrzymać film i zobaczyć, o co tutaj chodzi. Moi drodzy, jakby wieża zagrała na H7 i skoczek by wybił, no to goniec G7, mamy pięknego mata lekkimi figurami. No tak by mogło być, niestety tak nie było. Tutaj oczywiście jeszcze po wieża G7 król by mógł ruszyć na F8, ale po wybiciu na H6 znowu się robi te nieprzyjemne związanie, więc król musiałby uciekać prawdopodobnie. Skoczek z G na F6 z kolejnym szachem, król D8 i wieża spokojnie mogłaby wybić
zrobić tutaj skoczka. Przewaga białych jest bardzo, bardzo duża. Figur jest sporo. Widzimy wieża za wieżę, goniec za gońca i wieża, dwa skoczki za hetmana. Te piony też robią robotę. Wygrana po prostu białych materialnie. No cóż, Francuz zbił skoczkiem. No widzimy, że jak się gra na tak krótki czas, to może jedno posunięcie do przodu ważne. Warto przeliczyć, żeby bezpośrednio atakować te ciężkie figury, chociaż tutaj też wchodzi bardzo fajny ruch. W tym momencie hetman wybił tego pionka i skoczek zagrał na f5. Sprytny ruch. Zobaczcie, wieża jest nietykalna, gdyż grożą widełki. Tu się dzieje naprawdę niesamowita akcja szachowa. Rzadko widuje się takie partie. Wieża zagrała na e6 z obroną i skoczek z g na h6 z szachem. Król na f8 ucieka nie do rogu, bo przy rogu może być zawsze groźnie, ale król f8 również jest takim ruchem, który tam próbuje się bronić. Teraz tak, wieża zagrała na g7. Król ucieka na e8 i goniec zagrywa na g5. Tak się tutaj panowie bawią. Ten goniec bardzo fajnie wiąże i powoduje, że można dostać oczopląsu, gdzie te figury mają się poruszać w danym momencie. d3 ze strony Nakamury, jakaś tam jedyna szansa, żeby dorobić sobie hetmana. I skoczek zagrywa na g4. No, manewrujemy, próbujemy jakiś skoczek f6 w przyszłości. Tutaj oczywiście można byłoby zagrać o wiele lepiej, mianowicie wieża g8, moi drodzy, skoczek na f8 mógłby się zasłonić, skoczek mógłby dać szacha, są widełki, straty materialne tu są nieuniknione w zasadzie, król d7 i wieża mogłaby zbić na f8. Jeżeli wieża by zbiła na h6, co się narzuca, bo jak tutaj go nie zbije, to hetman, ale jest niespodzianka w postaci mata na d8. No ciekawe rzeczy tu się działy, mogłyby się dziać, no poszło inaczej, skoczek g4, no i teraz skoczek poruszył się na F8. Ja troszeczkę szybciej przestawiam, gdyż partia buletowa, a jeszcze dużo ruchów nas czeka, moi drodzy. I teraz Francuz postanawia już dalej nie atakować czarne, bo tak pewnie stwierdził wizualnie, że nie ma szans się przebić, więc próbuje pozycję uspokoić. Zdobył już tak dużo materiału, odbił troszeczkę materiału, że jest w stanie troszeczkę figur wymieniać. Goniec E3 zostało zagrane, goniec wybił. I skoczek z G na E3 wybił, zostawiając skoczka na F5, który też ma jakieś tutaj podparcie w ataku. Hetman na C5 i wieża zagrała na G4. To są takie ruchy, już mówię, sekundowe, że tak się wyrażę. Trzeba grać dosyć szybko i w miarę poprawnie. D2 ze strony czarnych, skoczek dał szacha. No właśnie tutaj podstawka czarnych nastąpiła, co bezlitośnie białe wykorzystują. I wieża zbita, skoczek wybił w tym momencie, wieża D1. Widzimy teraz, że skoczek ze skoczka i dwie wieże za hetmana, przewaga pionków dla białych, tylko że czarne też koszą te piony. W tym momencie oczywiście można byłoby wybić tutaj na D2 bez problemu, no Francuz właśnie to zrobił. Na szczęście taki ruch przede wszystkim nie grozi, bo jest wieża D1 z powrotem, więc tu się wszystko trzyma. C5 zagrały czarne i wieża dała szacha na D7. Te ruchy już tutaj, że tak powiem, nie ma co za dużo komentować, ale przestawimy troszkę, mam nadzieję, że podpowiem, o co chodzi. Wieża A7, zawsze daleko wieża, będziemy próbować dać mata. Król F8, zobaczcie, i wieża H4, chcemy dać mata. Król się broni sam, grając na G8. W tej pozycji może nie ma nic takiego super konkretnego, aczkolwiek można by było zagrać wieża na H6, atakując skoczka, próbując dając szacha i pomóc tutaj. Skoczek powinien pomóc też przy oblężeniu króla czarnego. No ale jak już wspomniałem, sekundy na zegarze, trzeba grać szybko. Bezpieczny ruch, król G2. Hetman wybił tutaj pionka i wieża zagrała na E4 z atakiem na skoczka. Hetman zagrał na B3, moi drodzy, wieża na E7. Panowie grali na sekundach, ale przyjemnie się to na pewno gra białymi, można dawać dużo szachów, ta pozycja jest na pewno bezpieczniejsza dla białych, czarne mają tutaj troszeczkę problem, no szachy następują, król G6 i posunięcie H4, zawsze ten pionek trochę się zakotwicza bardziej do ataku, może na G5 jakaś figura stanie, może się to zawsze przydać, hetman zagrał na B6, G4 idą pionki, nie pozwalają tutaj królowi na przedarcie się, szach nastąpił i wieża na E4 się zasłoniła, no dobra, wieża się zasłoniła, niby pod związaniem zostaje, ale to jest hetman, wieża broni hetmana, więc to związanie nie jest aż takie groźne, poza tym F3 zawsze mamy, król na F7 zostało zagrane, wieża E5, skoczek, przepraszam, pionek poruszył się na C4 i skoczek zagrał na D5, bardzo ładny ruch, który jeszcze bardziej te związanie tutaj blokuje i grozi wybicie skoczka, skoczek zatem zagrał na B5, moi drodzy, wieża dała szacha na F5, król G7, wieża na E7, szach, król G8 i moi drodzy, bardzo sprytne posunięcie ze strony białych, mianowicie
Wieża na e4 z atakiem na pionka, no ale ten pionek ucieka. Niestety ruch przegrywający. Zobaczcie, strzał na e7, są widełki. W tym momencie się tutaj czarne poddały. Niezwykle interesująca pozycja, bardzo ostra. Trzeba przyznać Francuzowi, że z zimną krwią tutaj grał tymi figurami, ale co by mogło, moi drodzy, nastąpić, jeżeli tutaj na przykład król zagrałby na G7? Jak wygrywać taką pozycję? Bo to też nie jest takie proste, wbrew pozorom. Wiemy, że mamy wygraną, ale jak ją wygrać? Na przykład można by było próbować dać szacha. Powiedzmy, jak król F7, to można tutaj króla zagrać, przepraszam, wieżą na E7 i spychać króla i próbować już tutaj matować poprzez ruch, na przykład wieża F5. No, powiedzmy król H7, no, możemy dać szacha na E7, ważne, żeby króla zapędzić gdzieś tam do rogu. I bardzo ważny ruch F3, który pozwala skoczkowi na swobodę gry. Na przykład po ruchu C3, wieża F7, ta wieża się ładnie tu ustawiła, żeby wprowadzić skoczka na F6 i dać mata z jednej albo z drugiej strony. Powiedzmy hetman E8, moi drodzy, no i taki sprytny ruch, myślę, że na koniec fajny dla oka, wieża H7 bicie i skoczek daje szacha, król H6, skoczek bije E8, wieża zdąży zawsze za pionka, partia byłaby na pewno wygrana. Bardzo interesująca gra obydwu panów, dziękuję serdecznie za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!